Wierzę, że oni przekonają, nawet jeżeli pustynią tę światło nie daje się wytłumaczyć, a niezidentyfikowany obiekt zdaje się sfotografować. Faktem jest, że argumentów może nie przybywa dowodów na to, że UFO z czasem do nas spada i jest dla was coraz więcej. Paweł Abramowicz. Pojawia się na chwilę, by trochę powisieć nad ziemią i zniknąć. Czasem mruga do nas tajemniczo pośród nocy. Innym lub razem bezczelnie manifestuje swą obecność, przerazując nad głowami ziemię. Albo wręcz ich śledzi i obserwuje, co przydarzyło się pani Joannie. Ona nie chce ujawnić twarzy, bojąc się, że znajomi będą siedzieć. Obiekt, który podążał za nią kilka kilometrów, był mniej więcej taki. Może to szanowni, żeby się tam spojrzeć, jak to wyglądało, bo chciałem przed tym uciec, widziałem, że coś mi goni, że to nie jest obiekt ziemski. Pani Joanna namalowała to, co ją spotkało. Jolanta Renymakowska zrobiła natomiast zdjęcie świetlistego punktu poruszającego się po niebie. To jest duże z relacji, bardzo konkretnych zdjęć, opracowań i materiałów, które jednoznacznie wskazują, że są już na świecie zbyty poza nami. Mogą typować takie sfałszowane zdjęcia, a to spotkanie wyjątkowe, tak jak spotkania z UFO. Rzadko się bowiem zdarza, by przedstawiciel nauki zajmował się kosmitami. Astronom Tomasz Mrozek się zajął, ale po to, by obalić teorię o ich istnieniu. To jest przykład takiej obserwacji. Przykład stary, lecz słynny. Oto przybliża w World Trade Center, pojawia się coś. Przelatuje przed obserwatorami i odlatuje, pozostawiając smugę. Jaki obiekt mógł się tak zachować? Astronom tłumaczy, że taki. I tak, przypadek po przypadku, dr Mrozek udowadniał, że kosmitów nie ma, a ich obserwacje to złudzenia, fałszerstwa lub błędy na fotograficznej piszy. Ale trafiła kota na kamień, bo na sali zasiadł najsłynniejszy polski badacz UFO. Dla mnie największym namarzem, jaki jest w dziedzinie nauki, to jest to, że nie dostrzega fenomenie UFO, to jest najistotniejsze. A więc tego czynnika podaśniewskiego. Bo tego czynnika nie ma, wypostuje astronom, a niezidentyfikowany obiekt latający to po prostu obiekt niezidentyfikowany. UFO i obcy, który się wiąże z nimi, to jest tylko i wyłącznie kwestia wiary. To nie jest nauka i nigdy tym nie będzie. Będzie czy nie będzie, któż to wie? Wszak może się kiedyś zdarzyć, że kosmici wylądują, powiedzą grzecznie dzień dobry i zdarzy się naukowcom spadać dogłębnie. Może się zdarzyć, a może i nie może, bo jedynymi kosmitami w kosmosie jesteśmy my. Krzysztof pokaże kamerowi, bo jestem spokojny. Czekaj, tak, że nie będzie się wymienił. Ja wtedy musiał chyba takiemu kosmicy palec w oko włożyć i zobaczyć, że on jest grzywny. Dopiero bym uwierzył. Pytanie, co na palec w oku powiedzieli kosmita. A tak patrząc z zewnątrz, o wiele ciekawsze życie mają ci, do których wiara w kosmitów więcej mówi niż mędrców, ścięgo i oko. Paweł Abramowicz. Fakt.